Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Iwona Plater, Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Prasowe. Chciałabym zaprosić Państwa do rozmowy, która oscyluje, nawiązuje do jednej z naszych kontroli. Kontroli, która została opublikowana 16 grudnia 2021 roku i dotyczyła palącego problemu otyłości i nadwagi u dzieci i młodzieży. Mamy dzisiaj gości szczególnych, ekspertów, którzy współpracowali z nami przy tej kontroli. Jest z nami mianowicie pani doktor habilitowana nauk medycznych Małgorzata Wójcik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami pani doktor nauk o zdrowiu, pani Agnieszka Kozioł-Kozakowska. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo się cieszę. Dziękuję, że zechciały przyjąć Panie nasze zaproszenie. Chciałam jeszcze powiedzieć dla Państwa informacji, że obie Panie mają bardzo długie i doświadczenie i mnóstwo osiągnięć na polu zawodowym, ale takim szczególnym wyróżnikiem jest być może ośrodek, o którym będziemy mówić dzisiaj, ośrodek, który staje się, czy już jest ośrodkiem modelowym i stanowi pewnego rodzaju złoty standard w podejściu do otyłości. Jest to Międzykliniczny Ośrodek Leczenia Otyłości Dziecięcej, który funkcjonuje w Krakowie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym i którego pomysłodawczynią, założycielką i koordynatorem jest pani profesor Wójcik, ale jednocześnie zastępcą jest pani doktor Kozioł-Kozakowska. W naszej informacji mówimy o otyłości i ta otyłość jest głównym problemem. I taki cytat, jest on najpowszechniejsza na świecie choroba cywilizacyjna. Czy my faktycznie traktujemy otyłość jako chorobę? Bo raczej kojarzy nam się z defektem natury estetycznej i w świadomości, przynajmniej w świadomości powszechnej, jako choroba bynajmniej nie funkcjonuje. Tak niestety jest. My ciągle nie postrzegamy otyłości jako jednostki chorobowej, jako choroby, która wymaga diagnozy, wymaga leczenia, wymaga kontroli. Chociaż już od ponad 40 lat Światowa Organizacja Zdrowia otyłość za chorobę uznaje. Ona ma nawet swój kod w klasyfikacji ICD-10-E66. I co więcej, w 2021 roku, w marcu, żeby jakby podkreślić znaczenie otyłości jako choroby i jej charakter, Komisja Europejska wydała dokument, w którym zdefiniowała otyłość nie tylko jako chorobę, ale jako chorobę przewlekłą o charakterze nawrotowym, która prowadzi do rozwoju szeregu innych schorzeń, w tym przede wszystkim chorób takich jak cukrzyca, choroby serca i naczyń oraz choroby nowotworowe. Zatem otyłość zdecydowanie jest chorobą i jest chorobą, na którą wpływ mają czynniki środowiskowe i jest zaliczana do kręgu chorób cywilizacyjnych, czyli takich, której częstość występowania, nasilenie i konsekwencje są ściśle związane z naszym trybem życia, z postępem cywilizacyjnym. Proszę Państwa, według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2020 roku na świecie było 39 milionów osób poniżej 18 roku życia z nadmierną masą ciała, czyli takich, które albo chorują na otyłość, albo są w bezpośrednim jej ryzyku. Zatem nawet biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie tą liczbę, widzimy, że jest to choroba zajmująca pierwsze miejsce spośród wszystkich przewlekłych schorzeń występujących u dzieci i młodzieży na świecie. Statystyki dotyczące osób dorosłych są jeszcze bardziej zatrważające. Zatem no niewątpliwie jest to choroba i czy nam się to podoba, czy nie, nie jest to wyłącznie defekt estetyczny. Otyłość nie polega wyłącznie na tym, że się dużo waży, że się waży więcej niż się powinno, ale jest to szereg złożonych procesów metabolicznych, które prowadzą do tego, że organizm gromadzi zdecydowanie więcej tkanki tłuszczowej niż jest mu potrzebne. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia równowagi w organizmie i no, rozwoju tych chorób, które zostały jednoznacznie opisane, takich powikłań otyłości i konsekwencji. Ja znanych i opisanych również u dzieci i młodzieży w tym momencie już jest kilkaset.
Czyli sprawa jest bardzo poważna, sprawa jest, ma, można powiedzieć, charakter kuli śnieżnej, pociąga za sobą kolejne i kolejne komplikacje. Nikt w swojej kontroli bardzo pilnie przyglądał się temu, co można zrobić, aby to leczenie otyłości było jak najskuteczniejsze. Jednym z wniosków sformułowanych w informacji o wynikach kontroli było wprowadzenie do koszyka świadczeń gwarantowanych opieki zespołów interdyscyplinarnych, które zapewniają opiekę nie tylko lekarza, bo nam się do tej pory kojarzy, że no jeżeli jesteśmy na coś chorzy, w tym wypadku otyłość, no to idziemy do lekarza. Pytanie też, jakiego lekarza, bo to jest odrębna kwestia, ale także osób innych specjalności, dietetyka, rehabilitanta, fizjoterapeuty, być może psychologa. Taki model jest realizowany, wprowadzony przez panie ośrodku. Skąd taki pomysł? Czy sprawdza się praca w takim modelu? Czym on się charakteryzuje? Czy mogą panie więcej opowiedzieć o tym doświadczeniu? Zdecydowanie ten model, który u nas został wprowadzony, nie jest naszym autorskim pomysłem. To jest model, który właściwie funkcjonuje w świecie. My, znając publikacje, wyniki badań, śledząc właściwie te najnowsze doniesienia, wiedziałyśmy o tym, że właściwie największą skuteczność odnosi się w pracy zespołowej. I tych badań pewnie można byłoby tu wiele wyników badań przytoczyć, mówiących o tym, że tylko praca na dłuższej, jak w dłuższej perspektywie, praca kilku specjalistów i taka długoetapowa, również kontrola, daje największy efekt. I faktycznie u nas w programie zaangażowani są zarówno lekarze, tu lekarze, pediatrzy, endokrynolodzy, jest zaangażowany psycholog, właściwie dwóch w tym momencie, fizjoterapeuta, lekarz rehabilitacji medycznej oraz dietetyk. I myśmy też miały przyjemność i okazję prowadzić takie badania, mogłybyśmy właściwie powiedzieć, że był to pewien pilotaż takiego modelu, który okazał się być skuteczniejszy aniżeli jednorazowa porada w tej sytuacji lekarza, bo właściwie do tej pory pacjent chorujący na otyłość miał taką formę świadczenia jednorazowej wizyty w poradni endokrynologicznej. I okazuje się, że takie zalecenia, owszem, dają jakąś skuteczność, są w jakiejś stopniu skuteczne, ale niewątpliwie zaangażowanie całego zespołu jest bardziej efektywne, bo każdy z nas ma inne kompetencje, a to, co już tutaj pani profesor przede mną powiedziała, jest to choroba wieloczynnikowa i każdy z nas skupia się na swoich, na swoim jakby tutaj obszarze, opiekując się pacjentem, więc bez wątpienia trzeba powiedzieć, że to jest taki przykład choroby, w której zespół odgrywa ogromną rolę. To brzmi bardzo zachęcająco. Zresztą z tego, co pani mówi, doświadczenia są bardzo dobre, ale mnie interesowałaby kwestia kosztów, dlatego że słuchacze, widzowie, zderzając się z takim poglądem czy z taką sytuacją, z takim fenomenem, mogą zadać sobie pytanie, no dobrze, ale jeżeli jedną osobę od chorego na otyłość obsługuje, wziąwszy to w cudzysłów, czy pomaga mu zespół ludzi, to czy my jesteśmy w stanie udźwignąć to kosztowo? Czy to nie kosztuje więcej niż powinno? I czy w ogóle to jest, no, słowo opłacalne nie jest tutaj właściwym słowem, ale czy możemy sobie na to pozwolić? No tutaj zawsze, jak w przypadku każdej innej działalności, musimy sobie wziąć na szalę bilans zysków i bilans kosztów, które musimy ponieść. Proszę Państwa, koszty opieki nad osobami chorującymi na otyłość, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi, niezależnie od tego, w jakim systemie opieki zdrowotnej byśmy się temu przyglądali, są ogromne. To są, proszę Państwa, jedne z najwyższych nakładów, jakie ponoszą wszystkie systemy ochrony zdrowia, które takie dane publikują, niezależnie od tego, czy są to kraje wysoko rozwinięte, czy kraje, które powiedzmy jeszcze do tego wysokiego standardu usług medycznych dopiero dążą. Proszę Państwa,
Po pierwsze, należy zastanowić się nad tym, czy te koszty muszą rzeczywiście być ponoszone jednoosobowo wyłącznie przez lekarzy, wyłącznie przez specjalistów czy to endokrynologii, czy diabetologii, czy chorób metabolicznych, bo zdajemy sobie sprawę, jak trudny jest dostęp do tego typu specjalistów. Państwa kontrola również wykazała, jaki jest czas oczekiwania do poradni endokrynologicznej na wizytę pierwszorazową, a w związku z ilością pacjentów chorujących na otyłość, te miejsca w kolejce dość szybko się zapełniają. Pytanie, czy ten pacjent musi pozostawać wyłącznie pod opieką lekarza endokrynologa, który do tego, nawet będąc świetnym specjalistą, nie posiada wszystkich kompetencji niezbędnych do leczenia tego chorego, ponieważ lekarz nie jest w stanie zastąpić dietetyka, nie jest w stanie zastąpić specjalisty od aktywności fizycznej i w końcu nie jest w stanie przejąć ciężaru opieki psychologicznej. Dlatego rozłożenie tego ciężaru leczenia, również i finansowego, pozwala nam z jednej strony odciążyć poradnię endokrynologiczną, bo zamiast wizyt co kilka tygodni w tej poradni pacjent pojawia się w niej rzadziej, co nie znaczy, że pozostaje bez opieki. On w tym czasie znajduje się pod opieką całego zespołu, odbywa regularne wizyty, konsultacje i terapię psychologiczną, zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, jest regularnie monitorowany przez dietetyka, a te dane spływają do koordynatora, który otrzymując takiego bardzo nieelegancko mówiąc opracowanego pacjenta, nie musi już tracić czasu na zajmowanie się problemami, które w ogóle nie leżą w jego kompetencji. I to nie jest nasz pomysł. Taki model opieki został wymyślony w wielu krajach, także w krajach, które na problem zdrowia, na ochronę zdrowia ponoszą znacznie większe nakłady niż nasz kraj. I ten model się sprawdza. On z jednej strony powoduje upłynnienie, odciążenie tych kolejek do poradni specjalistycznych, poza tym powoduje, że pacjent trafia pod opiekę osób o odpowiednich kompetencjach do problemu, który przed pacjentem stoi. W efekcie analizy, które pochodzą z innych systemów opieki zdrowotnej, bo u nas w naszym systemie opieki zdrowotnej póki co taki kompleksowy wymiar opieki nad pacjentem nie istnieje, pokazują jednoznacznie, że te koszty na pewno nie są wyższe, a w niektórych sytuacjach mogą być nawet mniejsze. A jeżeli przyjrzymy się zyskom, to z pewnością pacjent, który jest objęty wielospecjalistyczną, wielospektralną opieką dedykowaną, wysokospecjalistyczną, odnosi większe korzyści niż tylko z wizyt lekarskich, gdzie te wszystkie aspekty na pewno nie mogą być zabezpieczone. Póki co w polskim systemie ochrony zdrowia nie funkcjonuje kompleksowa opieka nad dziećmi z otyłością. W polskim systemie opieki nad dzieckiem otyłym nie funkcjonuje dietetyk. Niemniej jednak my działamy w ramach systemu. To nie jest coś ekstra. Działamy w ramach możliwości, które mamy w ramach poradni endokrynologicznej, w ramach oddziału rehabilitacji medycznej czy poradni psychologicznej. Jedyne, co nam się udało dodatkowo zrobić dzięki życzliwości dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, to zatrudnić dietetyka, którego jakby system nie przewiduje z urzędu w tym układzie. Ale bilans kosztów, to o co Pani pytała, wykazał jednoznacznie i taka symulacja kosztów, że odpowiednio zarządzając tym zespołem jesteśmy w stanie to zrobić. Szpital nie ponosi z tego tytułu wielkich strat. A proszę mi powiedzieć na poziomie praktycznym, bo to brzmi wspaniale, czyli że można, że jest lepiej, że jest efektywniej, że system jest uelastyczniany, że znikają kolejki gdzie indziej, czyli pewne zatkanie systemu, jakieś takie wąskie gardła. A jak to wygląda na poziomie praktycznym? Bo jest tutaj grupa ludzi, pracują nad jednym człowiekiem, nad jednym chorym. Jak Państwo się porozumiewają? Jak wymieniają się Państwo diagnozami? Jak to jest koordynowane? Czy to zabiera znacznie więcej czasu? No bo Pani Profesor mówiła o tym, że jest lepiej, efektywniej, w pewnym sensie elastyczne. Jak wygląda praktyka? No, w praktyce wygląda tak, że każdy z nas spotykając się po raz pierwszy z pacjentem, dokonuje diagnozy
płaszczyźnie, w której się obraca, czyli jest to diagnoza dietetyczna, diagnoza lekarska, diagnoza fizjoterapeutyczna czy psychologiczna. Więc każdy z nas na samym początku jest w stanie ocenić, jakie potrzeby ten konkretny pacjent posiada. I ponieważ pacjenci są bardzo różni i przyczyn otyłości jest wiele, to czasami jest tak, że dany pacjent wymaga większego zaangażowania dietetyka, inny będzie wymagał większego zaangażowania psychologa, a być może jeszcze inny pacjent będzie wymagał właściwie farmakoterapii. I teraz my mamy ustalony pewien schemat wizyt, natomiast jesteśmy bardzo elastyczni, bo jeśli okazuje się, że pacjent wchodzi do programu z dość dobrą wiedzą żywieniową, bo to nie zawsze tak jest, że pacjenci się odżywiają bardzo źle w takim potocznym znaczeniu, ale on ma inne trudności wynikające z, no właściwie z jego problemów emocjonalnych czy rozwojowych, to więcej uwagi poświęca mu psycholog w naszym programie. Komunikujemy się w sposób, powiedziałabym, naturalny w dzisiejszych czasach, czyli mamy grupę, która nam ułatwia taką bezpośrednią komunikację w takich znanych komunikatorach. Natomiast o tyle jest to łatwe, przydatne i praktyczne, że my po prostu mamy kontakt ze sobą codziennie. To nie jest tak, że my się musimy umówić za tydzień na omówienie pacjenta, tylko jeśli ja w tym momencie widzę problem, to ja piszę do pani psycholog, pisze do pani endokrynolog czy kogoś innego, jaki mam problem. I naprawdę to się sprawdza. Oczywiście mamy też regularne spotkania, taki raz w miesiącu, gdzie omawiamy również i bieżące problemy i naszych pacjentów. Ale tutaj chodzi o taką właśnie elastyczność. I bardzo często mam takie sytuacje, że proszę koleżanki psycholożki, żeby mi przyspieszyły termin dla pacjenta, ponieważ jest tu duży problem, z którym ja sobie już nie poradzę sama. I no, w miarę możliwości przeważnie udaje nam się tak zrobić, żeby ten pacjent wcześniej miał termin u specjalisty, którego potrzebuje. Więc z punktu widzenia organizacyjnego, to drodzy Państwo, zawsze za organizacją stoją ludzie, więc jeśli my się tutaj dogadamy, mówiąc kolokwialnie, i lubimy ze sobą pracować, a tak jest, to ten zespół no, działa w mojej ocenie bardzo fajnie. To, co Nick podnosił w informacji o wynikach tej kontroli, to także bardzo mocno dotyka no, tych wątków, które już się tutaj pojawiły. To jest to, że faktycznie pacjenci niekiedy byli zagubieni w systemie. Oni nie wiedzieli, gdzie się leczyć, do kogo pójść, na którym etapie. No to, o czym panie mówią, czyli to zespolenie czy stworzenie ośrodka, no właśnie, ośrodka, tak, w którym można skorzystać z każdej z tych specjalizacji, wpływa na dobrostan, komfort, ale także chyba szybkość leczenia dla pacjenta, na jego wiedzę. Czy faktycznie tak jest? Czy to jest coś, z czym panie, co pani widzą właśnie w pracy swojego ośrodka? No nie sposób się z tym nie zgodzić, ponieważ w polskim publicznym systemie ochrony zdrowia nie istnieje poradnia leczenia otyłości dziecięcej. W związku z tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po rozpoznaniu tej choroby, nawet jeżeli dołoży wszelkich starań do tego, żeby pacjenta dobrze zdiagnozować, on nie ma gdzie tego pacjenta tak naprawdę wysłać. W pewnym momencie kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej też się kończą, ponieważ on nie ma możliwości współpracy z dietetykiem, nie ma możliwości wykonania pewnych konsultacji specjalistycznych. Może wykonać badania podstawowe, które pozwolą określić, czy dane dziecko ma już jawne klinicznie powikłanie otyłości, ale w naszym systemie wygląda to tak, że pacjent musi być skierowany częstokroć do wielu poradni specjalistycznych, które zajmują się
konkretną nieprawidłowością, konkretnym powikłaniem. Przykładowo taki nastolatek z otyłością, którego lekarz pierwszego kontaktu stwierdzi nadciśnienie tętnicze, musi być wysłany do poradni zajmującej się nadciśnieniem tętniczym u dzieci. Jeżeli ma stłuszczenie wątroby, musi zostać skierowany do gastrologa. Jeżeli ma do tego jeszcze problemy z układem kostno-stawowym, które bardzo często występują u tych dzieci, udaje się do ortopedy i do poradni rehabilitacyjnej. Rehabilitacji medycznej. Jeżeli boli go głowa, idzie do neurologa. I tak możemy mnożyć, i to są takie przypadki, przykłady z życia wzięte, to nie jest wymyślone, że taki nastolatek wychodzi z wizyty u lekarza pierwszego kontaktu z 5 albo z 7 skierowaniami, zapisuje się do 5 lub 7 specjalistów, z których każdy koncentruje się na tym jednym problemie, natomiast nic tego nie spina i co gorsza, nadal nie ma leczenia przyczynowego, bo te wszystkie jednostki chorobowe, które wymieniłam, czy grupy chorób, są tak naprawdę konsekwencją otyłości. I często pacjenci trafiają do nas już będąc w opiece innych poradni, w których udali się na wizytę, odczekali swoje w kolejce i na tej pierwszej wizycie dowiedzieli się, no dobrze, tylko to nie tutaj, bo pani dziecko musi schudnąć. No fantastycznie, tylko znowu ten rodzic i ten pacjent nie dostaje konkretnej informacji, jak on ma to zrobić. On zostaje z tą chorobą sam. Gdyby on mógł schudnąć, to on by to zrobił, bo ja w swoim całym życiu nie spotkałam ani jednej osoby, która byłaby otyła z wyboru, bo chciała, bo tak sobie wymyśliła. I przyjazny pacjentowi. Miejmy nadzieję, że między innymi na skutek Państwa kontroli zostaną podjęte też takie działania organizacyjne, I ci pacjenci będą trafiać w takie miejsca, w których uzyskają rzeczywiście poradę związaną z ich chorobą podstawową. Oczywiście ja nie wykluczam współpracy z innymi specjalistami. Zresztą w naszym międzyklinicznym ośrodku leczenia otyłości nie zamykamy się tych 4 specjalności, które tutaj pani doktor Koziołko-Zakowska wymieniła. My współpracujemy ze specjalistami niemal wszystkich dziedzin. Mamy to szczęście, że pracujemy w dużym szpitalu i mamy dostęp do tych specjalistów, ale ci specjaliści pełnią dla nas rolę pomocniczą, rolę doradczą. My dla nich również też rolę konsultacyjną, natomiast pacjentem zajmuje się pewna wąska grupa osób na stałe, a nie jest to rozproszone w tych kilku czy kilkunastu nawet poradniach specjalistycznych. Czyli rozumiem, że to jest podejście modułowe, po prostu z tego w cudzysłowie, czy posługując się metaforą zespołu elementów, klocków, Państwo wybierają te puzzle, które są potrzebne do tego, żeby indywidualnie i najlepiej podejść do danego pacjenta. Dokładnie tak to wygląda. Ale skoro ten ośrodek tak działa i skoro no idąc też cały czas przychodzą mi do głowy zalecenia czy rekomendacje NIK wynikające z informacji o wynikach kontroli, tutaj jesteśmy właśnie w tej sekcji związanej z zespołami interdyscyplinarnymi, więc skoro to działa tak dobrze, czy panie się nie obawiają, że w tej chwili będą panie miały do czynienia z klęską obfitości, że wszyscy zaczną spływać, być przekierowywani do tego właśnie ośrodka? No, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że z jednej strony faktycznie wydolność jest jaka jest, bo my mamy taki zespół, jaki mamy. Z drugiej jednak strony ja bym chciała podkreślić, że tak naprawdę tutaj my odniesienie do tej kolejki i tej szybkości i to jaka jest korzyść z działania zespołu, to istotną korzyścią jest to, że my właściwie można powiedzieć wyławiamy tych pacjentów z problemem z innych oddziałów, oni są do nas przekierowywani, w efekcie dostają szybszą pomoc i to jest na pewno ogromna zaleta. Z drugiej strony zdecydowanie nie jesteśmy w stanie uniknąć takiej sytuacji, że będzie kolejka, bo ta kolejka będzie, bo nawet jeśli pacjent zostanie skierowany z rejonu do nas, to będzie pewnie musiał poczekać, aczkolwiek wydaje mi się, że no, nie obawiamy się tego, o co pani mnie zapytała, nie wiem na ile zgodzi się ze mną koleżanka.
To jest takie pytanie, które naturalnie się nasuwa i to pytanie dość często pada, także w szpitalu, jak mamy jakieś zebrania organizacyjne, czy też raportujemy naszą działalność do naszych zwierzchników. To, co ja zaobserwowałam, to to, że ci pacjenci już z nami są. To nie są pacjenci, którzy zachorowali na otyłość wczoraj. To nie są pacjenci, którzy nagle się zorientowali, że mają problem i że trzeba ich leczyć. Oni i tak by do nas trafili, do nas w sensie do ośrodka lub do nas jako do specjalistów pracujących w różnych dziedzinach medycyny, ponieważ to są chore dzieci, to są chorzy nastolatkowie, którzy już w tym szpitalu są. To, co ułatwia skoordynowanie i takie oszyldowanie tego, co robimy, to to, że ci pacjenci być może rzeczywiście nie wymagają wtedy powtarzania pewnych procedur diagnostycznych, nie wymagają tego, że po raz kolejny słyszą, pani dziecko musi schudnąć, tak, pani musi odchudzić swoje dziecko, państwo musicie coś zmienić, tylko rzeczywiście zaczyna to działać. Mamy taką zasadę, że przyjmujemy do naszego programu leczenia otyłości dziecięcej w międzyklinicznym ośrodku pacjentów, którzy chcą. Tutaj w leczeniu otyłości, podobnie jak w leczeniu wielu chorób, które związane są z pewnymi problemami, również natury psychologicznej i emocjonalnej, nie da się pewnych rzeczy zrobić na siłę. Natomiast no, nasze obserwacje są takie, że jeżeli pacjent ma chęć i wolę i dostanie tą przysłowiową wędkę, to znaczy podpowiemy mu, co powinien zrobić, gdzie popełnił błędy. Staramy się nie oceniać naszych pacjentów, staramy się pacjentów motywować, podawać im tą pomocną dłoń, staramy się ich nie oceniać, nie krytykować. To wtedy ma to sens i wtedy przynajmniej część z tych pacjentów z nami zostaje. Oczywiście jest też grupa osób, która już na wejściu przy pierwszej rozmowie, czy też po pierwszych spotkaniach rezygnuje z podjęcia terapii, ponieważ leczenie otyłości wiąże się z zmianą stylu życia, zmianą przyzwyczajeń, z kształtowaniem zdrowych nawyków i to dla całej rodziny. My tego nigdy przed pacjentami nie ukrywamy, nie obiecujemy pacjentom cudów, obiecujemy, że im pomożemy, ale będą musieli poważnie podejść do problemu zmian. I są osoby, które nie są na to przygotowane, nie są gotowe i rezygnują. Natomiast no, na dzień dzisiejszy medycyna nie zna innego sposobu leczenia tej choroby. Na dzień dzisiejszy nie wymyślono niczego zamiast. Ciekawi mnie jedna kwestia, bo myśląc o zespole interdyscyplinarnym i słuchając doświadczeń pań, mam wrażenie, że chyba troszeczkę przemodelowana jest w tym myśleniu rola lekarza, albo taka standardowa, klasyczna rola lekarza, jaka funkcjonuje w świadomości społecznej, że jest najważniejszy, wiodący i że to na nim spoczywa ciężar, odpowiedzialność, wszystkie zadania. A z tego, co panie mówią, z tego, jak słyszę, że funkcjonuje ten zespół, to bynajmniej tak nie jest. Taki zespół leczący otyłość zawsze jest zespołem wielospecjalistycznym. W takim systemie opieki zdrowotnej jak nasz, polski, no naturalnym liderem jest lekarz. Natomiast to nie jest wcale takie oczywiste. W systemach, które trochę inaczej funkcjonują, na przykład w systemie amerykańskim, bardzo często liderem takiego zespołu jest psycholog, psychoterapeuta, ponieważ większość pacjentów, która trafia z problemem otyłości, zwłaszcza z problemem otyłości znacznego stopnia, to są pacjenci, którzy w pierwszej linii wymagają zaopiekowania się tą sferą emocjonalną. Lider zespołu na pewno musi być taką osobą, która posiada najwyższe kompetencje w zakresie leczenia otyłości. Tak jak mówię, w naszych realiach najczęściej jest to lekarz, ale to wynika chyba bardziej trochę z naszych przyzwyczajeń i organizacji niż
z rzeczywistej roli tego lekarza. My wychodzimy z założenia, że każdy ma swoje pole, każdy ma swoje kompetencje i lekarz nie zastąpi dietetyka. Nie byłoby dobrze, gdyby dietetyk próbował zastępować lekarza, zlecał pacjentowi badania, próbował je interpretować. Psycholog nie zastąpi fizjoterapeuty czy też specjalisty od aktywności fizycznej, chociaż dobrze, żeby miał podstawową wiedzę w tym zakresie. I na odwrót, my w polskim systemie trochę tak funkcjonujemy tradycyjnie, że to lekarz ma wszystko. Lekarz ma być jednocześnie lekarzem, dietetykiem, psychologiem, troszkę też rehabilitantem, trochę pracownikiem socjalnym, trochę sekretarką medyczną i właściwie tak zawsze wszystko potrafi zrobić, tylko proszę Państwa, tutaj w przypadku tej choroby to się na pewno nie sprawdza, ponieważ nie jesteśmy w stanie, będąc nawet najlepiej wykwalifikowanymi specjalistami w swojej dziedzinie, zastąpić specjalisty z innej dziedziny. To jest naturalne, że nie można umieć wszystkiego. I fantastycznie, że nam to grono zawodów medycznych się rozszerza, że coraz więcej czerpiemy z doświadczenia i z kompetencji innych zawodów, również w tej chwili poważną rolę zaczynają odgrywać panie pielęgniarki, które też doszkalają się, edukują się, bardzo nam w pracy pomagają. Natomiast no, to już chyba musimy odejść od tego modelu, że jedyną osobą, która jest w stanie pacjenta wyleczyć z otyłości, będzie lekarz, bo ta choroba przerasta możliwości leczenia wyłącznie jednoosobowego.